Dzień dobry, nazywam się Kloc, Jan Kloc. Na lekcjach budowlanki będziemy uczyć się, tak jak sama nazwa wskazuje, budowania z klocków Lego. Ale nie myślcie sobie, że będziecie przez 45 minut układać klocuszki. O nie! Z teorii, jak i zarówno praktyki, będę wymagał od was takiej wiedzy, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Na dobry początek każdy z was dostanie elementy z pewnego małego zestawu, bez instrukcji. Osoba, która zbuduje jako ostatnia, będzie przez najbliższy tydzień sprzątała szkołę, więc radzę się spieszyć. Brawo! Udało ci się jako pierwszemu. Twoją nagrodą jest... brak kary. Witajcie, moi kochani. Pani Bukowska, tak mi mówcie. W tym roku to ja mam przyjemność uczyć was recenzjatyki, przedmiotu, na którym będziecie uczyli się recenzować produkty firmy Lego. Tak jest. Może na dobry początek wzięłabym jakiegoś ochotnika, który zrecenzowałby tą książeczkę. Tak bez przygotowania? Dokładnie, bez przygotowania. Nie! Tak, nie bójcie się, nie jestem wymagająca. Może ty? Na okładce znajduje się oczywiście tytuł książki, chemik ważący mikstury oraz elementy potrzebne do zbudowania minifigurki. Książeczka jest już od dobrze znanego nam wydawnictwa Amit. Na pierwszych stronach umieszczony został spis treści, pozwalający nam szybko znaleźć dane tematy. Każdy bez wyjątku znajdzie tutaj coś dla siebie. Kosmos, wyścigi, samoloty, statki, historia, dinozaury, mnóstwo, ale to mnóstwo przeróżnych faktów z prawdziwego świata, połączonych z klockami Lego. Przez całą lekturę towarzyszy nam chemiczka, która jest prezentem dołączonym do tej książki. Na niektórych stronach, u ich dołu, znajduje się zadanie Zbuduj to, w którym twórcy podpowiadają nam, co moglibyśmy zbudować. Dasz radę wykonać je wszystkie? Sporo śmiesznych żartów i scenek nie pozwala nam zasnąć i znudzić się przy czytaniu tej pozycji. Mini obrazki prezentują nam krótkie historyjki nawiązujące do faktów przedstawionych na tej samej stronie. Nie jest to książka z typu szkolnych. Nudna i nieciekawa. Wszystkie informacje są tak interesujące, że nie będziecie mogli odczepić się od tej książki, jak już zaczniecie ją czytać. Ja najbardziej zaczytałem się w dziale Kosmos, który był jednym z najkrótszych w tej książce, ale jednak czytało mi się go bardzo przyjemnie. Przyszedł czas na minifigurkę pani chemiczki. Dwie mikstury z tajnej receptury są unikatowymi elementami, które są chyba najbardziej przekonujące w tej minifigurce. Zwykłe granatowe nóżki i niezwykły torsik z bardzo ładnym nadrukiem. Niech będzie pochwalony najwyższy kloc! W imię Kloca, Lego, Świętego, Amen. Szczęść Kloc, droga młodzieży, klockościaństwo, piękna religia dla fanów klocków Lego. Czy jest tutaj ktoś niewierzący? Ja. Doprawdy? Tak, jestem niewierzący. Wynoś się stąd! Nie chcę cię tu widzieć! Jakim prawem tu jesteś? Wynoś się, śmieci nieczysty! I więcej na oczy nie chcę cię widzieć! Spokojnie, przyksiędza, już wychodzę. Niespokojnie, tylko spadaj, pajacu! Widzisz, przez ciebie znowu będę musiał do spowiedzi iść! Ach, te dzieciaki! No, podoba mi się! W jakim sensie ci się podoba? Z charakteru? W sumie to też jest przystojny. Nie pogardziłabym takim. Cicho tam! Nie przeszkadzać mi! Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tej pięknej religii? Tak. Nie słyszę! To niech ksiądz sobie kupi aparat słuchowy. Wynoś się! Ciebie też nie chcę już więcej widzieć! Cześć, hej, witajcie. Nie musicie wiedzieć, jak się nazywam. Wystarczy wam wiedzieć, że jestem nauczycielem Legistory. Przedmiotu, na którym
będziemy uczyć się historii klocków Lego. Nie będę obwijał w bawełnę. Już dzisiaj zaczynamy normalną lekcję. Napiszcie sobie w zeszytach dzisiejszy temat. Nie mamy zeszytów. Dzisiaj jest dopiero rozpoczęcie roku szkolnego. To pisz na kartce albo ręce? Gdziekolwiek? Temat to powstanie firmy Lego. Kto powie mi, w którym roku powstała owa firma? Tak jak myślałem. Przychodzicie do takiej szkoły i nawet tego nie wiecie? Ja wiem, klocuchy nie są stare, więc strzeliłbym, że to był rok 2000. Pała! Już na sam początek jedynka. Ale... Cicho tam! A co tam, chłopcze, trzymasz w ręce? Rękopis. Okej. Ale wiem, w którym roku powstała firma Lego. Tak? W 1932 roku. Dobrze. Idziemy dalej. A jaka będzie moja nagroda? Kolega przed chwilą źle odpowiedział, to dostał ocenę złą. Za złą odpowiedź. Ja tylko karam, nie nagradzam. Jest.